Czy wstydzisz się przyznać, że masz okres? Tak, bardzo się wstydzę, zwłaszcza, że to już za 3 dni. I czy w związku z tym nie przyznajesz się? Przyznaję się, chociaż kiedy jestem o to pytana, tak jak teraz przez ciebie, bo większość ludzi nie pyta mnie, kiedy mam okres. No tak, to jest ciekawe. W ogóle rzadko o tym rozmawiam publicznie, więc bardzo się cieszę, że mam okazję. Czuję się uwolniona od ograniczeń. Pytam o to dlatego, że kilka dni temu chińska pływaczka, która brała udział w sztafecie, po wyjściu z basenu zaczęła się trzymać za brzuch i kiedy ktoś do niej podszedł, reporter z pytaniem, co jej się dzieje, ona powiedziała, mam okres. A potem przeprosiła swoje koleżanki z drużyny, że nie popłynęła dobrze, bardzo się źle czuła w tym dniu. No i rozpętała się afera. Wszyscy uznali, że to jest naruszenie tabu. Czy rzeczywiście kobiecy okres to jest tabu? Ja wiesz co, to poruszasz taki temat rzeka. Ja nie wiem w ogóle, ile mamy czasu, bo to można by mówić i mówić. Ale nawet miałam ostatnio taką myśl, że w ogóle wszystko, co związane z kobiecą biologią, jeśli nie jest związane z seksem, to jest tabu, bo też była ostatnio ta afera piersiowa. O Boże, piękne, jędrne, przepraszam, cycki, które jak się pokazuje w klubie GoGo w agencji towarzyskiej albo na plaży topless, to są super, bo podniecają facetów. Wyciągane czy wyciągana jedna pierś na wieś, to część piersi, którą w dodatku zakrywa główka dziecka, które je. Tak naprawdę, jeśli nie jest to związane z seksualnością, pokazywanie tej piersi, no to już to jest skandal, to jest szok i z tego pięknego biustu nagle się robi obleśny, obrzydliwy cyc, który trzeba zakryć. Czyli moja refleksja była taka, no i wcześniej jeszcze była okładka Wysokich Obcasów, gdzie też opisano sytuację z Instagrama, która mi się wydała strasznie banalna. Dziewczyna zrobiła sobie zdjęcie, leżała na kanapie zwinięta w kłębek, było widać jej pupę odzianą w dres i był kawałek czerwonej plamy, po prostu podpaska jej przeciekła. I to też był szok. Instagram, który bez oporów pokazuje zdjęcia pornograficzne, zdjęcia z wojny, zdjęcia porozszarpywanych ciał, przemocy i krwi, uznał, że to jest straszne i szokujące. I ja nigdy wcześniej o tym tak nie myślałam, ale te sytuacje mi pokazują, że tak, że kobieca biologia się dzieli równo na pół. Jedna część kobiecej biologii, ta, która służy mężczyznom i seksowi, jest super, bo służy temu, żeby mężczyźni się podniecali i sprawia im przyjemność. Natomiast ta, która służy nam, kobietom, jest ukrywana, wstydliwa, jest tak naprawdę obleśna i odrażająca i na równi z jakimiś koszmarnymi obrazami z wojny jest czymś obrzydliwym, powiedzmy to sobie szczerze. A czy nie jest to trochę tak, że my kobiety, ukrywając to, że mamy okres, wkładając tyle energii w to, żeby nie przyznawać się do tego, że go mamy, a to przecież jest fizjologia tak zwykła, same wprowadzamy się do nas, sprowadzamy się do narożnika i dajemy wszystkim takie przyzwolenie na to, żeby mówili o tym jako o czymś brudnym, o czymś, co należy przemilczeć, o czymś, co wydaje się niesmaczne i rzeczywiście do ukrywania. Znaczy to masz rację, aczkolwiek nie w pełni. To znaczy, zacznę od tego, o czym powiedziałaś. Tak, my kobiety ukrywamy to i rzeczywiście same wpychamy się do tego narożnika faktycznie, ale nawet udając, zauważ, że my udajemy, że my nie mamy okresu. Niech teraz panie, które nas oglądają, sobie przypomną sytuację, kiedy mają okres. Jak my właśnie zakładamy te podpaski, te tampony, faszerujemy się lekami, no to akurat dobrze, bo to dla naszego samopoczucia, ale staramy się sprawić na otoczeniu wrażenie, że my nie mamy okresu. Nawet często swojemu mężczyźnie, który jest dla nas dobry i wyrozumiały i współczułby nam i pomagał, nie powiemy po prostu, wiesz co, słuchaj, mam okres, no kiepsko się czuję, może wzięłam leki przeciwbólowe, ale mam okres, jestem jakaś taka słaba, tego mi się nie chce, tamtego nie mogę. Przedwojenne sufrażystki miały taki projekt ustawy, żeby kobieta mogła wziąć 2 dni wolne od pracy ze względu na okres. No tam wojna i tak dalej, więc były inne problemy i nikt się tym projektem nie zajmował, ale ja kiedyś o tym przeczytałam i pomyślałam, że to był bardzo dobry pomysł, bo my po prostu takie jesteśmy, to jest fakt, z faktami się nie dyskutuje. Mamy okres, służy to naszej płodności, służy to naszej biologii, jest dowodem równowagi hormonalnej. To dobrze, że kobieta ma okres, to jest dowód jej zdrowia w pewnym wieku, jej płodności i tego, że jej hormony funkcjonują prawidłowo, ale wiąże się też z bólem, ze złym samopoczuciem, z osłabieniem organizmu. I dlaczego sobie tego po prostu nie powiedzieć i przestać to ukrywać? Ale dlaczego ja powiedziałam, że to nie jest cała prawda, że my się same do tego przyczyniamy? No bo drugi kawałek prawdy właśnie opisałaś sama. Są kobiety, które tego nie ukrywają, tak jak ta pływaczka.
Albo i tak robi się jak afera. Dziewczyny z wysokich obcasów, albo ta pani z Instagrama i robi się afera. I wtedy cały świat mówi właśnie z powrotem do tej brudnej, czarnej dziury z tym swoim obleśnym, odrażającym okresem. O Boże, krew, zaraz zemdleje, wołają wszyscy. Często same kobiety też i to jest straszne. Ale są też mężczyźni, którzy potrafią z bardzo złośliwą miną i z taką bardzo przykrą intencją powiedzieć, kiedy kobieta ma gorszy humor, powiedzieć tak, masz okres? Nie znoszę tego. To jest coś, czego nienawidzę, nie znoszę, używanie naszej biologii przeciwko nam. Ja zawsze wtedy mam ochotę powiedzieć, a ty masz syndrom andropauzy albo syndrom bolących jąder. To jest też, przepraszam za brutalność, ale to jest podobny mechanizm. Kiedy mężczyzna widzi piękną kobietę i się podnieca, pewne płyny fizjologiczne napływają mu do pewnych części ciała, na przykład do jąder i jądra bolą. To jest opisane w podręcznikach, to jest normalna sprawa. I teraz ja miałabym powiedzieć, aha, czyli na przykład negocjujesz z jakąś piękną kobietą, pewnie masz ból jąder, albo przekroczyłeś już 40, wkurzyłeś się na mnie za błąd, który popełniłam, stary, pewnie masz andropauzę. To jest po prostu poniżej godności, poniżej pasa. Tylko znowu, jak powiesz tak jakiemukolwiek mężczyźnie i tu oni mają rację, to oni się bronią i potraktują taką uwagę z pogardą, tak jak na to zasługuje. Natomiast bardzo często w sytuacji odwrotnej, kiedy mężczyzna powie kobiecie, słuchaj, chyba masz okres, to zauważ, jak często ona wchodzi w rolę przepraszacza i tłumaczacza, jak ja to mówię. Czyli zaczyna się tłumaczyć i przepraszać. Zaczyna się tłumaczyć tak, że nie że jest emocjonalna, tak, że rzeczywiście tak, hormony buzują. A dlaczego my się dajemy wtłaczać w taką rolę? Dlaczego my przepraszamy za naszą fizjologię? Dlaczego Hanna, no się wstydzimy lata... naszej gospodarki hormonalnej, która rzeczywiście w pewnym okresie robi z nas osoby nieco płaczliwe, nieco podminowane i trudno się z tym kłócić, prawda? Tak rzeczywiście jest. Dlaczego mimo wszystko nie potrafimy o tym rozmawiać normalnie i mówić, to jestem ja z całą moją kobiecą hormonalnością. No bo tu znowu zaczynasz tematy rzeki. Pierwszy temat jest taki, że my od wieków nie miałyśmy żadnej podmiotowości. To się może wydawać na przykład młodym dziewczynom szokujące, ale ile? ponad 150 lat temu nie mogłyśmy głosować, nie mogłyśmy wychodzić z domu bez przyzwoitki. Nie wiem, czy przeciętna 16-latka teraz zdaje sobie sprawę, że niecałe 200 lat temu nie mogłaby wyjść z domu bez przyzwoitki. Kiedy mężczyzna wychodził z domu, poruszał się swobodnie, robił co chciał, kobieta była jak zwierzątko domowe. Kobietom odmawiano rozumu. Kobiety, na przykład Maria Curie-Skłodowska, w pewnym momencie swojego życia wyjechała do Francji, żeby w ogóle móc studiować, bo w Polsce nie mogła. Była przez 6 lat guwernantką i ciężko pracowała. A kiedy już pojechała studiować, chciała najpierw studiować medycynę, to się okazało, że mogłaby skończyć medycynę, ale nie mogłaby wykonywać zawodu lekarza, bo kobieta wtedy nie mogła. Mogła skończyć studia we Francji, ale nie mogła być lekarzem. I tak dalej, i tak dalej. Czy jakakolwiek kobieta sobie w tej chwili wyobraża takie sytuacje? I tak było, słuchaj, przez wieki. My służyłyśmy do rodzenia i służyłyśmy do przyjemności seksualnej. Nie miałyśmy praw wyborczych. Nie mogłyśmy studiować, nie mogłyśmy wykonywać pewnych zawodów, nie mogłyśmy poruszać się samodzielnie, nie mogłyśmy dziedziczyć w wiktoriańskiej Anglii, ale w połowie Europy. W XVIII wieku kobiety nie dziedziczyły. Tylko przodek z linii męskiej mógł dziedziczyć. Czyli mogłaś być jedyną córką ojca, który miał fortunę i po śmierci twojego ojca nie ty byś dziedziczyła pieniądze, tylko brat. Tylko, że teraz wszystko, a jeśli nie miałaś brata, wszystko to możemy, a nadal, aha, kiedy idziemy do apteki i prosimy o tampony czy o podpaski, to ściszamy głos, ukrywamy je w koszyku, kiedy idziemy do supermarketu, a kiedy idziemy do łazienki z tamponem w ręku, to też skrzętnie ukrywamy go w kieszeni, żeby broń Boże nikt nie zauważył i nie pomyślał sobie, ona ma okres. Dlaczego ten okres jest takie piętno? Wszystko możemy, ale od niedawna, bo te 100 czy 200 lat to naprawdę jest niedawno w historii ewolucji. A po drugie jest taka świetna książka, którą ja mocno polecam. Książka się nazywa Żywe lalki, nie pamiętam autorki, ale to jest brytyjska dziennikarka, bardzo szanowana, która jest oczywiście klasyczna reakcja Susan Faludi, amerykańskiej z kolei dziennikarki, to już z lat 80., która za tę książkę dostała Pulitzera, ale ta książka Żywe lalki jest nowsza i ją bardzo polecam. I to jest taka książka, która właśnie mówi o tym, o co ty pytasz, o postrzeganiu kobiecej seksualności, bardzo powszechnym w naszej kulturze, przez pryzmat seksualnej przydatności do spożycia. Ja ją w tej chwili cytuję, bo ona tak to nazywa. Ona stawia taką tezę, że kobieta od dziewczynki, małej dziewczynki, prawie od narodzin, aż po sam grób, jej wartość jest oceniana przez mężczyzn, przez cały świat i przez inne kobiety, wyłącznie według jednego kryterium, które ona nazywa seksualną przydatnością do spożycia. Czyli co, jak ma okres, to jest nieprzydatna do spożycia, tak, w związku z tym należy ją napiętnować, upokorzyć, zawstydzić? W niektórych religiach Żydzi na przykład nie mogą, nie powinno się według
klasycznych zaleceń tej religii, spać w łóżku z żoną, która ma miesiączkę, która miesiączkuje, bo jest nieczysta. W niektórych religiach nie można siadać na krześle po kobiecie, jeżeli wcześniej siedziała na nim kobieta, bo kobieta jest nieczysta, bo miesiączkuje. Nie może posiłków podawać kobieta, ponieważ jest nieczysta, bo miesiączkuje. Tak? No w filozofii chrześcijańskiej, to już wiesz, nie będę cytować klasyków takich jak święty Tomasz z Akwinu czy święty Augustyn, który młodość spędził w domach publicznych, a potem nagle zrobił się święty i zaczął mówić, wiesz, że żeńskie płody są gorsze niż męskie, no ale nie chcę w to wchodzić. Eliza, tak. Ostatnie pytanie, a właściwie prośba o poradę dla kobiet, które mają okres, źle się czują i chcą o tym poinformować delikatnie, ale stanowczo swoje otoczenie, by rozumiało, co się z nimi dzieje. Jak mają to zrobić? Po prostu. No tak jak wszystko w życiu, bez lukrowania. Ja rozmawiałam kiedyś z profesorem Andrzejem Lederem, tym od też świetnej książki Prześniona rewolucja, i on powiedział coś takiego. Największym polskim problemem jest lukrowanie. A w życiu narodu, w życiu społeczeństwa, tak jak w życiu pojedynczego człowieka, jeżeli czegoś nie nazwiesz czegoś, nie powiesz o tym głośno, to tak jakby to nie istniało. Bo czemu służy lukrowanie w życiu społecznym? Służy zamieceniu problemu pod dywan. I tak samo jest z tym, po prostu nie mówię, żeby epatować, że wchodzi mi dziś mam okres, to też nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, żeby traktować to jak najnormalniejszą rzecz na świecie. Więc słuchajcie, dzisiaj mam okres, dzisiaj mam miesiączkę, na przykład wzięłam leki i tak dalej, ale będę trochę słabsza, mam trochę gorszy nastrój. Mogę też kojarzyć wolniej, więc mów mi dwa razy, jak, nie wiem, zależy kim jesteś szefową, to możesz sekretarce powiedzieć, proszę mi mówić trzy razy, bo dziś mogę wolno kojarzyć. A jeżeli jesteś podwładną i masz szefa, możesz powiedzieć, szefie, przepraszam, mam dzisiaj okres, będę się starała jak najbardziej mogę, ale jestem naszprycowana lekami przeciwbólowymi, wszystkie to znamy, także ledwie mogę myśleć, więc proszę być wyrozumiałym przez dzień, dwa, gdybym pracowała gorzej niż zwykle. I tyle, po prostu. To jeszcze ode mnie, za kilka dni będę miała okres, szefie, i jestem troszkę zdenerwowana. Pamiętaj o tym, zanim zaczniesz mnie opieprzać. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.